pojechałem na ulicę Mickiewicza do siedziby MM Communications. Otworzyła miła sekretarka. Pan Bukartyk, zapraszam, czekaliśmy na pana. Czułem się trochę tak, jak pachole z PGR-u na wycieczce w Sejmie. Niby też wiejska, ale jednak inaczej niż w domu. Brakowało mi tylko gumiaków i czapki uszanki, żebym miał coś ściskać oburącz, przekraczając próg gabinetu. A tam, niczym generał Canaris w komiksie o kapitanie Klosie, za wielkim biurkiem siedział majestatyczny Wojciech Mann. Uśmiechnięty i chyba nawet zaciekawiony. Powiedziałem dzień dobry, a on odpowiedział tym samym. Poczułem ulgę. No to co robimy? Zapytał. No właśnie, chodziłoby o to, żebyśmy nie wiedzieli, co robimy. Taką miałem koncepcję, żeby się nie umawiać na nic, bo przecież i tak zawsze coś się dzieje. Ja bym może raz w tygodniu wpadał na chwilę. W nocy bym coś ułożył, a rano zagrał. Tylko nie ustalajmy, co to ma być. W odpowiedzi usłyszałem: proszę pana, ten pomysł bardzo mi się podoba. Do zobaczenia pojutrze.